Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy w Telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu, pani poseł Monika Falej, Nowa Lewica. Witam serdecznie panią poseł. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry i jest z nami również pan poseł Sławomir Skwarek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry pani poseł, witam pana redaktora i pozdrawiam telewizów z Lubelszczyzny Słonecznej dzisiaj bardzo. Pozdrawiamy również Lubelszczyznę. Nie wiem skąd pani Monika Falej, pani poseł. Pięknej Warmii, Mazur i Powiśla. Również pozdrawiamy. Piękna pogoda również. Pozdrawiam. Również pozdrawiamy piękną Warmię i Mazury. Ale właśnie dzisiaj rok czasu jest taka cezura obowiązywania ustawy o obronie ojczyzny, ustawy, która została poparta przez parlament no, prawie jednogłośnie. Pod presją trochę wydarzeń na Ukrainie, na wojny na Ukrainie, mówiąc najprościej, ale przygotowania do uchwalenia tej ustawy toczyły się dużo wcześniej. Pani poseł Monika Falej, no właśnie, dzisiaj szef Ministerstwa Obrony Narodowej, minister Mariusz Błaszczak, wicepremier, powiedział, że Wojsko Polskie przez swoją siłę ma odstraszać agresora. To nie było to oczywiste tuż przed wojną. Pamiętam, byłem w jednym programie publicystycznym z pani kolegą klubowym, panem posłem Gdulą, który twierdził, że wydatki na armię trzeba zmniejszać. A już po wybuchu wojny też rozlegały się głosy. No, między innymi byłego ministra z lewicy, pana Zemkę, mówiące, że trzeba renegocjować, odrzucić te kontrakty zbrojeniowe już zawarte. Jakie jest stanowisko lewicy? Tak jak pan redaktor powiedział, sytuacja u naszych sąsiadów w Ukrainie zdecydowanie zmieniła tutaj całą politykę geopolityczną, jak też również politykę związaną z uzbrojeniem wojska i wsparciem, jak powinno funkcjonować, jaki sprzęt powinien mieć, bo to właśnie kwestia bezpieczeństwa państwa, jak też po prostu wymuszenie sytuacji agresją Rosji na Ukrainę, na naszych sąsiadów. I tutaj dla mnie sytuacja jest jasna. Powinniśmy się czuć bezpieczni, powinniśmy mieć odpowiednią liczbę wojska, ale również odpowiednio wyposażonych w odpowiednio w broń, odpowiednie umundurowanie. I to jest jakby jeden aspekt mojej wypowiedzi, a drugi aspekt mojej wypowiedzi powinien być taki, że oprócz oczywiście silnego wojska powinniśmy zadbać o cywilów. Niestety Polska tutaj pod tym względem nie ma się czym pochwalić. Nie mamy ani schronów, nie mamy procedur, które by w pilny sposób dawały szansę na ewakuację dzieci w szkołach, nie ma ćwiczeń. Jestem matką, więc sama się też interesuję, czy szkoła jest przygotowana do tego, by szybko reagować na zagrożenie. Co do ćwiczeń, to jestem skłonny przyznać pani poseł rację, tylko akurat jeśli chodzi o schrony, to ostatnio Straż Pożarna robiła taką inwentaryzację i wygląda na to, że tych schronów jest dosyć dużo. No niestety nie zgodzę się z panem redaktorem. Pytania do wojewodów, jakie zostały wysłane, zero odpowiedzi, bo po prostu tych schronów nie ma. One są przestarzałe, nie ma, jeżeli jakiekolwiek są, no to one są przestarzałe, są wyposażone w sprzęt chyba z lat 60. Więc tutaj mamy naprawdę jeszcze dużo do zrobienia i to nie jest kwestia przytyku, tylko po prostu no, nikt o to nie dbał, więc po prostu czas na to, żeby nie być zaskoczonym i odpowiednie działania podjąć, odpowiednie środki przekazać na budowę ochrony cywilnej. Pan poseł Sławomir Skwarek, jak odniesie się do tego postulatu i do no, tej wielkiej transformacji, która dzieje się w polskim wojsku? Do całej sytuacji, no to przypomnę, że my, Prawo i Sprawiedliwość, mówiliśmy o potrzebie wzmocnienia sił zbrojnych nie w roku, kiedy wybuchła wojna, tylko to wydarzenie jakby spotęgowało i dało przyspieszenie. Natomiast rzeczywiście ustawa działa już rok, mamy okrągłą rocznicę. Pan redaktor był łaskaw przypomnieć, że weszła ona w życie prawie przy powszechnym, no nieomalże przez aklamację, bo jak dobrze pamiętam głosowanie to 450 posłów
głosowało za ustawą, 5 się wstrzymało, byli to posłowie z Konfederacji. Należałoby ich pewnie panu z Konfederacji, tych 5, jakie mieli powody do wstrzymania się. Natomiast Lewica głosowała no, za tą ustawą. No daje ona, przecież to ewidentnie widać, że ja jestem z Lubelszczyzny, to nie 18 dywizja zmechanizowana, byliśmy praktycznie bezbronni na wschodniej, przy granicy z Białorusią, z Federacją Rosyjską. Te wojska były, jednostki były likwidowane. Na szczęście powstała 18 dywizja zmechanizowana, dzisiaj praktycznie osiągnęła stan pełnej gotowości z siedzibą w Siedlcach. Mówimy o utworzeniu kolejnej dywizji, pierwszej dywizji piechoty Legionów, nawiązując do tej historycznej nazwy z lat 20. z wojny w obronie Rzeczpospolitej przed najazdem bolszewickim. No i teraz, szanowni państwo, proszę, zakłada ta ustawa główny cel, no, zwiększenie budżetu na obronność. Zawsze mówiliśmy i Polska realizowała ten standard tych 2% nakładu produktu krajowego brutto na obronność. W tym roku to będzie nie 2%, mechanizmy stworzyliśmy, że będzie ponad 3, a nawet więcej. Stworzony został Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. No, Polska przecież ewidentnie widać, że zwiększono liczbę żołnierzy, ten zakładany 300-tysięczna polska armia w celu odstraszania i po to, żebyśmy się czuli właśnie bezpieczni. No, pani poseł, właśnie od Elbląga, od Morąga z Warmińsko-Mazurskim, wygraniczycie województwo warmińsko-mazurskie, graniczy na 200 kilometrach z agresorem, który, z państwem, który prowadzi wojnę z Ukrainą. No to wy powinniście to czuć, czuć się, każdy Polak powinien się czuć bezpiecznie, a do tej pory właśnie tamten teren nie musiał się czuć bezpiecznie. Przecież z Litwą mamy tylko ten przesmyk tak zwany suwalski, niewielki obszar. Stąd potrzeba powołania nowych właśnie jednostek, wyposażenia Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. No, można by tutaj wymieniać czy kraby, czy hajmarsy, czy polski sprzęt jak groty, czy sprzęt obrony przeciwlotniczej, patrioty, czy w końcu czołgi, abramsy, które zostały zakupione w tej uproszczonej, ale koniecznej procedurze, czy w końcu polskie lotnictwo. Ja byłem świadkiem, jak podpisywana była umowa na dostarczenie do Polski samolotów F-35. Teraz mamy nowy, jeszcze szybszy kontrakt na samoloty koreańskie. No, musimy zadbać po prostu o bezpieczeństwo Polaków. Bezpieczeństwo to militarne jest podstawą bytu państwa, podstawą bytu narodu. Jesteśmy, można powiedzieć, bardzo silnym sojusznikiem w Pakcie Północnoatlantyckim i liderem wśród państw wschodniej flanki NATO. Obaj państwo posłowie są z terenów na wschód od Wisły, z tych okręgów. Do 2015 roku obowiązywała taka doktryna, o tym mówi dosyć jasno i otwarcie generał Różański, który dzisiaj doradza panu Hołowni, że polska obrona miała się opierać o Wisłę, czyli wszystko, co na wschód od Wisły. No tak, strefa pomiędzy właśnie Wisłą a Bugiem, mówiąc, czyli tutaj mieszkańcy Lubelszczyzny, mieszkańcy Podkarpacia, mieszkańcy Podlasia i województwo warmińsko-mazurskie miało być rozbrojone. No macie państwo właśnie na szczęście 16 dywizję zmechanizowaną z siedzibą w Olsztynie, doskonale wyposażoną, uzbrojoną. Wiem, bo część tych wojsk nawet przyjeżdża do mnie, mamy zaprzyjaźnioną brygadę, właśnie 15 brygadę, Giżycką Brygadę Zmechanizowaną. Jeden z pułków nosi nazwę Pułku Trzeciego Strzelców Konnych, który kończył szlak bojowy właśnie tutaj na naszym terenie. A wszystko to po to, te wszystkie działania, zwiększenie wydatków na zbrojenia, zakupy uzbrojenia, zwiększenie liczebności, dojście do tych 300 tysięcy. W tamtym roku, przypomnę, jak mi pamięć nie myli, 18 tysięcy nowych żołnierzy zawodowych.
I też pani poseł, ja byłem wójtem gminy, pamiętam jak przeprowadzaliśmy 5 lat temu, przeprowadzaliśmy takie ćwiczenia i nadal takie ćwiczenia w szkołach są przeprowadzane, powinny, bo one są obowiązkowe właśnie w ramach współpracy ze Strażą Pożarną. To jest, to jeśli gdzieś pani wie, że dyrektorzy szkół nie przeprowadzają takich próbnych ewakuacji ze szkoły, to po prostu nie realizują swoich statutowych zadań, obowiązków dyrektora szkoły. No, u mnie takie próbne ewakuacje są, wiem, że są przeprowadzane. Pani poseł Monika Falej, jak pani się czuje z taką, czułaby się z taką perspektywą, że Polska do linii Wisły byłaby oddana tak naprawdę bez walki? No myślę, że tutaj taktyka należy do właśnie wojskowych, do generałów, do taktyków, którzy znają się na tym. No oczywiście moje poczucie bezpieczeństwa nie było i nie ma, jeżeli mówimy o tym, że mamy oddać wschodnią część Polski. No już mieszkańcy warszawskiej Pragi mogliby się poczuć zaniepokojeni. Bo... No tak, ale tutaj jasno trzeba powiedzieć, że taktycy, strategzy i to, że jesteśmy też w NATO, pokazuje, jak powinniśmy być bronieni, jakim sprzętem też powinniśmy się posługiwać. I może tutaj dodam, w związku z tym, że Elbląg i morze nasze jest tutaj mi bliskie, to tylko dodam, że jeszcze mamy jednak sferę wojskowości, która jest zaniedbana. Chodzi o marynarkę wojenną i chociażby to, że nie mamy w sumie de facto żadnego okrętu podwodnego, a ten, który jest, no po prostu nie nadaje się do niczego. Więc naprawdę mamy wiele do zrobienia, wiele jest już zrobione i tu trzeba jasno przyznać, Lewica poparła tę ustawę, mając świadomość, co nam zagraża i że rzeczywiście sąsiad, Federacja Rosyjska, jest nieobliczalnym krajem, gdzie wydawać by się mogło, że gospodarka i współpraca, która była prowadzona przecież przez ostatnie 8 lat, dawałaby szansę na to, że ten kraj będzie rzeczywiście patrzeć w sposób no, po prostu przede wszystkim gospodarczy, a nie niszcząc swoich sąsiadów. Więc mamy wiele rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o ewakuację, o której pan tutaj mówił jako były samorządowiec, to chciałbym, żeby ta ewakuacja była do schronu, bo takie kwestie związane z zagrożeniem pożarem czy inne ćwiczenia są przeprowadzane, ale w związku z tym, że nie ma schronów dla dzieci, dla cywilów, więc nie mogły być takie ćwiczenia przeprowadzane. Nie jest to kwestia dyrektorek i dyrektorów szkół, tylko braku odpowiednich miejsc. Więc myślę, że dobrze jest podsumować ten rok funkcjonowania tej ustawy i zobaczyć, co zostało zrobione i ile pieniędzy zostało przekazanych i jaki zasób został powiększony, jeżeli chodzi o siły zbrojne, ale również tutaj taki mocny akcent jednak kładę na ochronę cywilów i odpowiednie przygotowanie nas po prostu jako rodziny nawet, tak, do tego. Pani poseł, to niezwykle ważny jest aspekt, bo własna ludność może być sojusznikiem, ale może być też straszliwą taką, no przepraszam za słowo, zawali drogą. Widzieliśmy to we wrześniu 1939 roku niestety w Polsce. Musimy być przygotowani. Te doświadczenia, tak, trzeba zbierać. Szanowni Państwo, o innej granicy chciałbym teraz powiedzieć, o granicy Polski z Białorusią. Rozpoczęto budowę tej elektronicznej części zapory na granicy polsko-białoruskiej. Powstała już ta fizyczna. Do końca, do jesieni tego roku ma być gotowa, jakby uzbrojenie tej granicy w elektronikę, w różne czujniki wykrywające ruch. To są skomplikowane kwestie. Tymczasem no, posłowie, europosłowie opozycji zbierają w Parlamencie Europejskim podpisy pod takim apelem, żeby nie finansować tej zapory ze środków unijnych. Po raz kolejny pani Janina Ochojska mówi to, co mówi, nawet mówi, że nie ma na to dowodów, ale co jej szkodzi powiedzieć coś złego o Polsce i polskim wojsku, polskich leśnikach nawet. Pani poseł Monika Falej, czy w tej sprawie też możemy się doczekać konsensusu i uzgodnienia, bo to jest nasza granica. Kraj składa się z granicy. Nie ma państwa bez granic.
No tutaj mamy dwa różne podejścia. Oczywiście nie znam do końca słów, które pan odnosi się do pani eurodeputowanej Ochojskiej. No na przykład powiedziała, że tam są jakieś doły śmierci przez leśników zaprowadzone, że kilkaset nawet ciał może być w tych dołach, a po zwycięskich wyborach pani, zdaniem pani Ochojskiej, te zapory należy rozebrać. Rozumiem. No ja akurat nie słyszałam tej wypowiedzi, więc trudno mi się do tego odnieść. Myślę, że to jest kwestia, jak podchodzimy do pewnych rzeczy. I to jest to, jakie obrazy mamy związane z osobami uciekającymi przez granicę polsko-białoruską, czy białoruską-polską do nas, gdzie rzeczywiście mieli sygnał, że mogą łatwo przejść przez granicę i szukać lepszego życia. I myślę, że tutaj chyba w tym duchu pani Ochojska to mówiła, a nie raczej, że Białorusini na nas napadną, tak jak Rosjanie napadli na swoich sąsiadów Ukraińców. Więc myślę, że to jest w ten kontekst. Ja osobiście właśnie uważam, dostałem taką informację, że pan poseł Czarzasty, szef pani ugrupowania, powiedział, że mur nic nie daje, że ludzie i tak przechodzą. No to prawda, bo ludzie przechodzą i będą przechodzić, więc to akurat nie jest żadna tajemnica, i więc znajdą sposób również na mury, więc czy będą podkopy robić, czy inne rzeczy, to pan sobie, wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia, to również ludzie znajdą, jak je obejść, więc to tutaj absolutnie się zgadzam z moim szefem Czarzastym, że jest to sposób po prostu ludzie na to, żeby obejść tę granicę. Ale to w związku z tym trzeba ten mur rozebrać, czy jaki jest tego wniosek? No trudno mi powiedzieć, no ja nie jestem zwolenniczką murów, szczególnie kiedy one oddzielają ludzi i zwierzęta od akurat, no tutaj mieliśmy tak jak powiedziałam, mieliśmy wcześniej przykłady obrazów, jak ludzie uciekali przez tą granicę i jak byli traktowani, jak koczowali, a jak pomagaliśmy stronie ukraińskiej, gdzie cała Polska, również rząd się to na późniejszym etapie w to włączył. Więc myślę, że to są dwa różne obrazy sytuacji, jaką mamy. I tutaj mamy dwa podejścia do życia ludzkiego, więc to jest ten podstawowy problem. A może to są dwie zupełnie różne sytuacje? O to zapytam pana posła Sławomira Skwarka, no bo właśnie, jedni byli uciekali przed Putinem, mówię o uchodźcach z Ukrainy, a drudzy byli przysłani przez Putina, a to zasadnicza różnica. No właśnie, to pani poseł pewnie nie pamięta, i zwolennicy Lewicy i Platformy Obywatelskiej, którzy byli na granicy i praktycznie przeszkadzali, bo pamiętamy te słynne biegi po granicy. Ja przypomnę, że kilkanaście tysięcy nawet dziennie tak zwanych uchodźców w ramach oczywiście wojny hybrydowej, realnego zagrożenia, bo to nie byli uchodźcy ekonomiczni, tylko to byli specjalnie przysłani, nasłani uchodźcy, którzy mieli zdestabilizować państwo polskie, bo czym innym jest pomoc humanitarna dla właśnie uciekinierów z Donbasu, z tych Ukraińców, którzy uciekali przed wojną, bo wiemy, czym grożą konsekwencje, dzieci zabierane przez Rosjan masowo, gwałty, morderstwa, a czym innym jest właśnie nasłanie przez Putina, mówiąc przez współpracownika Łukaszenkę, ataku na polską granicę. I ten mur ewidentnie spełnił swoją rolę. No jeśli pani poseł, jeśli nas, Polaków, państwo nie rozumieją, to może państwo zrozumieją, może Litwinów, Łotyszy, którzy też chcą budować taki mur na granicy z Federacją Rosyjską, ale jeśli nie, no to przecież w Finlandii rządzi lewicowa pani premier, a ona... Już nie, panie pośle, już tam jest zmiana konserwatywna, większość chyba już obdzieja władzę, ale... Ale pani premier mówiła ewidentnie w Finlandii, że należy zbudować również mur i na pewnych odcinkach granicy fińsko rosyjski budowane są mury. One jednak, oczywiście, że one spełniają tą podstawową swoją rolę, czyli zapewniają bezpieczeństwo. Czy one będą trwałe, czy one będą wieczne? No nie chcielibyśmy, tak jak nie chcieliśmy, żeby mur berliński był wieczny, tak samo nie chcielibyśmy, miejmy nadzieję, że kiedyś przywrócony zostanie normalny ruch, bo przecież tak to powinno w świecie wyglądać. Natomiast na dzień dzisiejszy ewidentnie mur spełnił swoją rolę, został wzmocniony ten fizyczny mur
został wzmocniony poprzez elektronikę, a przejścia zawsze oczywiście pod kopy się zdarzają. Zdarzają się, przecież mur nie jest wzdłuż rzeki Buka, część granicy stanowi naturalna nasza zapora na granicy jest rzeka, stanowi rzeka Buk. Natomiast przez tę rzekę również czasami zdarza się, natomiast trzeba mierzyć i wiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska. Udało się powstrzymać, udało się napływ obcych sił, można powiedzieć, dywersantów politycznych do Polski. Dzięki temu właśnie jesteśmy tutaj na Lubelszczyźnie bezpieczni, czy w województwie podlaskim, czy też warmińsko-mazurskim. Niech pani prześledzi właśnie research, co dzieje się na Litwie, na Łotwie, w Estonii, gdzie właśnie takich murów nie ma. I właśnie tędy coraz próbują granicą właśnie pomiędzy Polską a Litwą, granicą, która jest w tej chwili, można powiedzieć, tylko strzeżona poprzez służbę graniczną, ale nie ma żadnych zasięg i oni próbują niestety do Polski wjechać. Mówiliście, że nie powstanie ten mur powstał, jak trzeba to będzie. Konkretnie Donald Tusk mówił. Konkretnie, ale pewne elementy również tego muru w postaci elektronicznej powinny i powstaną również przy granicy z Federacją Rosyjską, z tak zwanym obwodem królewieckim, bo przecież tam też jest granica 200-kilometrowa, a ten obwód królewiecki przecież nazywamy nie inaczej jak pływającym lotniskowcem, takim niezatapialnym lotniskowcem radzieckim czy rosyjskim. Pani poseł, jeszcze odniosę się do tej marynarki wojennej. No oczywiście polska marynarka wojenna nie ma również lotniskowców na przykład. No tak. Trzeba mierzyć siły. Polska armia, polskie wojska lądowe, pancerne, polska piechota, siły powietrzno-desantowe. Oczywiście mamy doskonale już uzbrojone i je zbroimy, czy pancerne. Natomiast przyznam pani rację, że w całym systemie wojska militarne mamy przykłady już również wzmocnienia marynarki wojennej o te jednostki, które są nam najbardziej potrzebne, chociażby korwety. Natomiast tak jak mówię, rzeczywiście nie mamy okrętów podwodnych, jak i nie mamy też lotniskowców, ale po to jesteśmy właśnie w najsilniejszym pakcie militarnym świata, pakcie północnoatlantyckim, żeby uzupełnili to. I tak właśnie te państwa, inne państwa NATO, które chociażby Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone posiadają potężną flotę morską, są siłami najsilniejszymi flotami morskimi świata, żeby uzupełnić właśnie naszą. A naszym zadaniem jest uzupełnienie tutaj, bronienie wschodniej flanki NATO we współpracy oczywiście, bo też to trzeba powiedzieć o coraz większym zaangażowaniu sił Paktu Północnoatlantyckiego, w tym wojsk amerykańskich. Można jeszcze tylko się króciutko odnieść? Bardzo proszę, ja tylko powiem, że widziałem korwetę Cormoran, nawet byłem na pokładzie. No, super łódź, naprawdę to piękny okręt i bardzo, bardzo nowoczesny. To naprawdę jest, mamy się czym chwalić. To tylko w kilku punktach, żeby tutaj tylko podsumować wypowiedź i trochę urealnić te rzeczy, o których mówimy. Myślę, że dzieci z Michałowa nie były zagrożeniem dla Polski, tylko trzeba było po prostu o nie zadbać. I to jakby komentarz do tego, czy rzeczywiście ile osób miało wpływ na to, żeby polskie państwo doprowadzić do destrukcji. I myślę, że trzeba walczyć z Putinem, a nie ludźmi, którzy koczują w lesie. I to jest jakby mój komentarz do tych słów związanych z granicą. Jeden aspekt tych zamykania granic i grodzenia tego terenu, jeżeli państwo już tak podjęli się taką decyzję i taką inwestycję robicie, to tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt związany z przedsiębiorcami, którzy po prostu tracą swoje dochody i którzy mają problem z utrzymaniem się na rynku. To są osoby, przedsiębiorcy, którzy właśnie pracują i prowadzą swoje interesy przy granicy z Białorusią, ale też i obwodem kaliningradzkim. W zeszłym tygodniu był na granicy i też rozmawiał z przedsiębiorcami poseł Paweł Krutul z Podlasia i administracji Wiesław Szczepański. I rzeczywiście jest to problem, który jest na razie nierozwiązany i myślę, że warto by było zadbać o to, by przedsiębiorcy w wyniku tej budowy nie po prostu nie upadli. I to jest też do państwa taka prośba i też sugestia, żeby zająć się tym tematem i żeby ludzie po prostu mieli za co żyć.
Dobrze, zmieniamy temat, bo jeszcze została nam ważna kwestia, przyznacie państwo, kwestia hasło zboże, tak, ale wiadomo, że myślimy, mówimy zboże, ale myślimy o jajkach, o kurach, o miodzie, o szeregu artykułów rolnych. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że dopiero nasza decyzja o zakazie wwozu towarów z Ukrainy do Polski sprawiła, że Unia Europejska zaczęła rozmawiać. Wcześniej nawet list 5 premierów krajów graniczących z Ukrainą nie wywołał reakcji. Pani poseł Monika Falej, no właśnie, bo toczą się rozmowy w tej chwili, co zaskakujące, nie z komisarzem do spraw rolnictwa, tylko z komisarzem do spraw handlu, panem Dąbrowskisem, po polsku Dąbrowskim, bo on jest Polakiem z pochodzenia. Czym to się powinno zakończyć? Bo tu mamy strukturalny problem i to nie tylko Polska ma, ale no, szereg krajów Unii Europejskiej. To powinien być wspólny europejski problem i rozwiązanie problemu. No na razie jest to nasz problem i od 8 miesięcy, prawie już 9, niestety nie byliśmy w stanie sobie z nim poradzić. Nie byliśmy w stanie poradzić sobie z kwestią po prostu pomocy dla rolników. Ja rozumiem, że trzeba było dbać o interesy Ukrainy i tutaj w ogóle to jest nie do dyskusji. Wiadomo, jaka jest sytuacja, w jakiej są i jakiej byli, ale niestety interesu polskich rolników rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zadbał. Pan komisarz Wojciechowski w ogóle znikł z przestrzeni i miał szansę, żeby rzeczywiście się tematem zająć, ale jak widać potrzeba była zmiana naszego ministra, żeby ministra rolnictwa, żeby w ogóle cokolwiek zacząć na nowo myśleć, bo można było to już dawno zrobić i rolnicy mają bardzo duże żal i pretensje do rządu Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale pani poseł, bo także bądźmy sprawiedliwi, bo to jest bardzo skomplikowany obszar celnej polityki Unii Europejskiej. Komisja Europejska no, przez wiele miesięcy nie reagowała na różnego rodzaju sygnały wysyłane z Warszawy, ale nie tylko z Warszawy. Jak rozwiązać, podkreślam, bo to już co było, to było, ale jak to dzisiaj rozwiązać, bo też w perspektywie mamy no, sąsiedztwo z Ukrainą, mam nadzieję, coraz bardziej przyjazne, no i zupełnie inny potencjał rolnictwa ukraińskiego. No ale no niestety tutaj nie zgadzam się z panem redaktorem. Te sprawy były poruszane i na Komisji Rolnictwa, były rozmowy, rolnicy alarmowali, ale właśnie nie były podejmowane prace, przynajmniej rolnicy nie byli informowani o tym, że jakiekolwiek prace czy naciski na Unię Europejską są kierowane z rządu polskiego, absolutnie. Więc dopiero teraz, kiedy zaczęli protestować, zaczęto podejmować jakiekolwiek kroki, więc myślę, że został ten czas przespany. I niestety rolnicy zostali ze zbożem i z produktami, które teraz nie mają co z nimi zrobić. I będzie niestety kryzys kolejny się nam szykuje, bo nie wiadomo, czy rzeczywiście uda się do tego czasu, do kolejnych żniw opróżnić. To ja takie nieoficjalne informacje posiadłem, że może to polegać, to rozwiązanie, na zaangażowaniu również Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, na przykład Światowego Programu Żywnościowego. W ten sposób miano by zagwarantować, że zboże trafiłoby do krajów potrzebujących, Afryki i Azji. No właśnie. Tylko, że to zboże nie jest zbożem konsumpcyjnym, ani paszowym, więc gdzie pan chce wysłać zboże, które się nie nadaje do niczego? A to zależy, które, bo to właśnie... To niestety jest taka, jaka jest. Pan poseł Sławomir Skwarek, jak widzi perspektywę? Ja nie jestem członkiem Komisji Rolnictwa, natomiast mieszkam na wsi, na Lubelszczyźnie, tak jak powiedziałem. I tylko przypomnę taki fakt, że Komisji Europejskiej wystarczyły 3 miesiące od momentu agresji Rosji na Ukrainę, żeby wprowadzić, znieść cła na produkty rolne od 25, powiedzmy maja ubiegłego roku, bo zaraz rzeczywiście pojawiły się sygnały, że jest to zboże, część tego zboża nie wyjeżdża, bo zasada była prosta. To my mieliśmy być tylko państwem tranzytowym
ponieważ Ukraina nie mogła wywozić tak jak tradycyjnymi swoimi szlakami, czyli nie mogła wywozić przez swoje porty morskie, przez Odessę czy Mariupol, inne porty nad Morzem Czarnym, tak jak jest potężnym Ukraina eksporterem zboża. No i Polska miała stać się krajem tranzytowym, ale nie tylko Polska, to pan redaktor tu zwrócił uwagę, te wszystkie kraje, które graniczą właśnie z Ukrainą, ten sam problem powstał. On powstał Rumunia, Bułgaria, również Węgry, Słowacja. Wszystkie te kraje zwracały się, prosiły i reakcji Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej ogólnie mówiąc, nie było żadnej. Pamiętajcie państwo, że producentami zboża na Ukrainie to nie są tylko rolnicy typowi, tak jak nam się wydaje, że w Polsce to są tylko rolnicy polscy. Na Ukrainie są potężni oligarchowie, a duża część ziem ukraińskich, czarnoziemów należy do przedsiębiorców, można powiedzieć ogólnie, holenderskich, belgijskich, niemieckich czy duńskich. I to lobby zapewne również spowodowało, że to zboże było właśnie wywożone, a część z niego pozostawała. Z Brukseli pośle, nieoficjalne znowu pogłoski nadchodzą, że ci przedsiębiorcy, jak pan powiedział, duńscy, niemieccy, holenderscy, no mają siłę w Komisji Europejskiej. Właśnie. I to dlatego komisja nie zgadzała się na wprowadzenie ceł i na wprowadzenie systemu kaucyjnego. Po prostu to była okazja do gigantycznego zarobku. Ja obserwuję pana ministra rolnictwa, pana Roberta Telusa, który do niedawna siedział, był przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Bardzo jasno powiedział, szanowni państwo, bardzo jasno, że to jest dla niego punkt honoru. Do czasu żniw opróżnimy polskie magazyny po to, żeby przygotować się do kolejnej kampanii, do kolejnych żniw, żeby zapełnić właśnie magazyny polskim zbożem. Na moim terenie, tu w tej części północy Lubelszczyzny, większość rolników, tych produkujących zboża czy ogólnie kukurydzę, zużywa na własne potrzeby, jest niewielu, natomiast bardzo dobrze rozumiemy tych rolników właśnie z południowej części Lubelszczyzny, tam gdzie są najlepsze ziemie, czy wielkich, dużych gospodarzy rolnych właśnie z pani województwa warmińsko-mazurskiego, czy zachodniopomorskiego. I rzeczywiście panie pośle, na dzisiaj mamy pewien problem, ale on tak jak z węglem, tak jak z cenami energii, naprawdę pan Robert Telus powiedział, bo chcę nawiązać do tego honorowo, jeśli nie da rady, ale ja wierzę, że da, nie będzie musiał składać honorowej dymisji. No to ja mam jeszcze krótkie pytanie do pani poseł Falej, bo pan przewodniczący Czarzasty dzisiaj o potencjalnej wspólnej liście Lewicy i Platformy Obywatelskiej powiedział, nie ma szansy na to, dlatego że znamy wypowiedzi Izabeli Leszczyny, znamy wypowiedzi pana Sienkiewicza, znamy wypowiedzi pana Schetyny. W związku z tym ja jestem bardzo, bardzo, bardzo otwarty, ale trudno wejść przez zamknięte drzwi, tak powiedział pan Czarzasty. To zamyka ten temat tej telenoweli ciągnącej się niemiłosiernie długo pod tytułem jedna wspólna lista opozycji, czy może jeszcze coś się zmienić? Znaczy akurat Lewica zawsze mówiła, że jest otwarta na współpracę i tak podtrzymuje oczywiście tutaj słowa niektórych polityczek i polityków z Platformy Obywatelskiej. Mówią nam, czy też są to sygnały, które jasno przedstawiają, tak, czy jest szansa na tą wspólną listę, czy też nie. Pani poseł jest doświadczonym politykiem, wie, że w polityce słowa, no to tak jak w Hamlecie, słowa, słowa, słowa. Tak, póki co słyszałem, że pan Czarzasty wybiera się na marsz 4 czerwca w rocznicę obalenia rządu, pierwszego prawdziwego rządu polskiego, rządu Jana Olszewskiego. To ja słyszałem dzisiaj. A to pani poseł się wybiera? Ogólnie Lewica jest na wiele rzeczy otwarta, w tym właśnie między innymi... Pani poseł Monika Falej wybiera się na ten marsz nocnej zmiany, bo tak już został ochrzczony, czy nie? Szanowni państwo, no ja nie mam, my akurat na opozycji nie mamy takiego problemu, że trzeba kupować sobie głosy stanowiskami wiceministrów, ministrów bez teki i bez odpowiedzialności. A więc myślę, że akurat tutaj, jeżeli mówimy o jedności, że będziemy rozmawiać o tym, jak rządzić po odsunięciu Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że to jest uczciwe podejście.
i myślę, że warto po prostu zawsze takie tematy podejmować, bo na tym też polityka polega, żeby przejąć władzę po obecnym rządzie i po prostu powiedzieć, że można lepiej rządzić, można nie oszukiwać, można nie kraść, można nie rozdawać willi plus i można nie kupować stanowisk. I mam nadzieję, że tak też będzie. Kiedyś pani poseł wytłumaczy, na czym polegał problem Willi Plus. Za krótki jest ten program. Byłem posłem sprawozdawcą. Musimy kończyć. Ja też chętnie bym zapytał o parę spraw, ale to już w następnym programie, drodzy państwo, na który serdecznie zapraszam panią poseł Monikę Falej z Nowej Lewicy. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy program i pana posła Sławomira Skwarka, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się państwu. A państwa zapraszam już za chwilę na rozmowę Łukasza Żmudy z ministrem Waldemarem Budą, ministrem rozwoju i technologii, prosto z Europejskiego Kongresu Gospodarczego.